Rolnicy często zadają pytania, jaką odmianę rzepaku wybrać do swojego gospodarstwa. Oczywiście wybór wydawałby się prosty, tą najlepszą, ale jednej najlepszej odmiany na pewno na rynku nie ma. Jest ich wiele, mamy raczej dylemat wyboru niż proste rozwiązanie. Tak więc, aby wybrać tą najlepszą odmianę, musimy przeanalizować swoje warunki, na pewno glebowo-klimatyczne, nasz klimat, jaka jest u nas zima, jakie są temperatury wiosenne, także jest dużo zależnych do wyboru tej odmiany. Dla ułatwienia wyboru opracowaliśmy klucz, którym się można kierować. Po pierwsze, odmiany najnowsze, o najnowszej generacji odmiany o najwyższym potencjale plonowania. Odmiany na tą chwilę doskonałe genetycznie, najlepiej plonujące, nadające się na te zarówno stanowiska lepsze, jak i gorsze. Po prostu te odmiany topowe z czołówki, że tak powiem, naszych wyników. Po drugie, to z pewnością odmiany na te słabsze stanowiska. Tam, gdzie te warunki siedliskowe dla roślin są gorsze, nie zawsze tam ten rzepak powinien trafiać, a jednak trafia. Także czym powinny się charakteryzować te odmiany? No na pewno silny system korzeniowy, dobry ten start, dobry wigor początkowy, dobry rozwój jesienny, tak żeby na wiosnę mogły te odmiany przetrwać w trudniejszych warunkach. Trzecia grupa odmian, jaką potrzebujemy, to z pewnością odmiany do opóźnionego siewu. Czym one powinny się charakteryzować? To z pewnością szybki, dynamiczny rozwój jesienny, bardzo dobra zimotrwałość, czy też dobra regeneracja wiosenna. Czwarta grupa odmian to z pewnością odmiany, które będą dobrze nam zimowały. Żeby to uzyskać, no przede wszystkim odmiany muszą być dobrze przygotowane do zimy. Przez zimę tych odmian musi przetrwać jak najwięcej na polu i dobrze regenerować się na wiosnę. Po piąte, często szukamy odmian tańszych. Tańsze nie zawsze znaczy gorsze, znaczy, że są to odmiany sprawdzone, wypróbowane już przez naszych rolników w praktyce i do których mają pełne zaufanie i przekonanie. 6 to odmiany do zadań specjalnych. Odmiany, które będą tolerancyjne bądź odporne na różne patogeny. Na pierwszy plan wysuwa się w ostatnim czasie z pewnością kiła kapustnych, która coraz szerzej występuje na naszych polach. Drugą, coraz częściej występującą chorobą jest wirus żółtaczki rzepy. Tutaj straty w plonie nie są może tak duże jak przy kile, natomiast straty gospodarcze na pewno występują. Kolejna z nich, ale nie mniej ważna, to sucha zgnilizna kapustnych FOMA. Tutaj do wyboru mamy troszkę więcej odmian pod kątem odporności czy też tolerancji tego patogenu.